Jakub Pochwyt, witam w programie Po Godzinach. Dziś gościem w naszym studiu pan Mariusz Węglorz, naczelnik Wydziału Rozwoju i Funduszy Zewnętrznych Urzędu Miasta w Radlinie, a przy okazji Rybnicki Radny. Witam serdecznie. Witam serdecznie. Panie Naczelniku, spotykamy się tutaj, żeby rozmawiać przede wszystkim o Radlinie. Rybnik sobie zostawimy dzisiaj. Tak jest. Za nami pierwsze radlińskie śniadanie na trawie. Taka bardzo fajna, bardzo ciekawa impreza. Proszę powiedzieć, co ona miała na celu, co się w ogóle działo? No bo pan jest pomysłodawcą tego całego wydarzenia. Tak, zgadza się. Pierwsze radlińskie śniadanie na trawie. Jest to po prostu taka inicjatywa w ramach projektu naszego, który realizujemy City Center Doktor, w ramach unijnego programu Urubak 3. Śniadanie na trawie jest to taka akcja, która ma pokazać mieszkańcom i nie tylko, jak można z pustego miejsca zrobić fajną, atrakcyjną przestrzeń niewielkim kosztem, aby mieszkańcy i goście chcieli z niej korzystać, żeby po prostu miejsca fajne w mieście, głównie oczywiście chodzi o centrum. Bo sama nazwa City Center Doctor wskazuje, że y, uzdrawiamy centrum, żeby mieszkańcy chcieli korzystać z tych przestrzeni. Bo y, w Radlinie jest tak, że Ulica Korfantego, bo mówimy o tym odcinku y, od skrzyżowania z Rogozina do Kościoła i potem dalej do Placu Radlińskich Olimpijczyków, jest wykorzystywana głównie usługowo. Tak? Ludzie przychodzą tam, przyjeżdżają, żeby coś załatwić. Śniadanie na trawie zostało zorganizowane właśnie na Placu Radlińskich Olimpijczyków. Tak. Tam trawy nie ma, tam jest kostka brukowa. Jak to wszystko przygotowaliście? Co zaproponowaliście wszystkim przybyłym? Tak, y, wymyśliliśmy taki... Przewrotny pomysł, że skoro śniadanie na trawie, a na placu Radlińskich Olimpijczyków nie ma trawy, to kupimy sztuczną trawę i po prostu zrobimy sztuczną trawę na placu z pełną taką infrastrukturą restauracyjno-rekreacyjną. Okazało się to bardzo bardzo trafnym pomysłem, gdyż no, było wielu mieszkańców, a wszyscy ci, którzy nas odwiedzili, po prostu mieli zadowolone miny i wyrażali się o tym z aprobatą, że fajna akcja, było bardzo fajnie, normalnie, można było przyjść, porozmawiać. Była pani burmistrz Barbara Magiera, był zastępca burmistrza, pan Zbigniew Podleśny. Także mieszkańcy mieli okazję porozmawiać z szefami naszego miasta ale mieli też okazję się spotkać, poznać się i zobaczyć, że na y, stosunkowo pustym Placu Olimpijczyków, y, kiedy zaproponujemy prostą i tanią infrastrukturę, można fajnie spędzić czas, jednocześnie mając y, ogląd na centrum miasta. Panie Naczelniku, czy cel tej imprezy, tego wydarzenia jest taki, żeby taka infrastruktura docelowo na tym pustym Placu Radlińskich Olimpijczyków powstała i była tam na stałe? Tak, dokładnie tak, jednak tutaj chcę m, zauważyć, że y, to nie jest do końca tak, że. Plac Radlińskich Olimpijczyków jest y, źle urządzony i nic tam nie ma. Bo są tam jest tam zieleń ładna, są tam ławki. W tej chwili mamy boisko do siatkówki, tak, w, te, w tej chwili jest boisko do siatkówki i to też jest swoiste beta actions, okay. y, czyli beta actions takie działanie wspomagające, taka wizualizacja przy, przyszłej zmiany, tak, ale nie na trwałe. Czyli pokazujemy pewne rozwiązania y, mieszkańcom i patrzymy czy to się spotyka z akceptacją czy nie. Tak, ale z drugiej strony są też miejsca puste, które tak. właśnie staracie się zagospodarować. Do, dokładnie. I jeśli na pewno powstanie wizualizacja, koncepcja zagospodarowania tego placu Olimpijczyków o właśnie taką infrastrukturę dla dzieci, dla młodzieży, dla osób starszych, czyli jakieś fajne siedzenia, fajne zadaszenia, elementy zieleni, ściany zieleni, a to wszystko w takim stylu, jaki mamy zaproponowany na tężni w Radlinie, czyli, czyli takie drewno połączone z betonem, czyli nowocześnie, ale wizerunkowo, tak, tak klimatycznie, uzdrowiskowo. Panie naczelniku, generalnie jest taki cały plan, żeby w ciągu kilku najbliższych lat zmienić mocno centrum, centrum Radlina, jeżeli wszystko pójdzie zgodnie z planem. Jak to centrum będzie wyglądało, dajmy na to za 10 lat? Tak, y słusznie Pan zauważył, że jest to koncepcja. Jeśli y za 10 lat y centrum może wyglądać następująco: strefa tempo 20 dla samochodów, czyli samochody się tam poruszają nie więcej niż 20 na godzinę. Y Droga rowerowa w tym centrum, niezagospodarowane, bardzo szerokie chodniki na ulicy Korfantego, wzbogacone właśnie o takie mini restauracyjki, mini, mini place zabaw, żeby tam po prostu była ciekawa infrastruktura dla mieszkańców, bo wiemy, że mamy w centrum dużo bloków, rzut kamieniem od ulicy Korfantego, a mieszkańcy w małym stopniu wykorzystują to centrum rekreacyjnie, bo po prostu tam nie ma ciekawej infrastruktury. Czyli to jest jedna sprawa. Druga sprawa, chcielibyśmy też zachęcić przedsiębiorców, aby odnowili elewację swoich sklepów. Szczególnie chodzi o mikro, małych i średnich przedsiębiorców, którzy zmagają się z konkurencją, jeśli chodzi o ze strony dużych sklepów handlowych. I dlatego fajnie byłoby, gdyby oni się też w to włączyli. Zresztą już z nimi rozmawiamy, aprobują te zmiany, żeby też odnowili elewację tych swoich sklepów, żeby. Ta przestrzeń była też bardziej taka ciekawsza od strony wizualnej. No i jednocześnie, jednocześnie planujemy tam nasadzenia, elementy zieleni, które możemy spotkać w Katowicach, które widzieliśmy w naszych tych partnerskich miastach, w Medina del Campo w Hiszpanii, w Sandona di Piave we Włoszech, czy Herlen w, Hol w Holandii. To są naprawdę bardzo proste i tanie rozwiązania, natomiast wizualnie bardzo poprawiają tą przestrzeń. Jaka jest szansa, że coś takiego w Radlinie rzeczywiście powstanie nie skończy się tylko na koncepcjach? Szansa jest, ponieważ każdy projekt w naszym mieście czy w innych miastach rozpoczyna się od tego, że ludzie się spotykają i ustalają wspólną wizję. Konsultują to z mieszkańcami, a jeśli te konsultacje są prawdziwe, i jeśli mieszkańcy faktycznie chcą tych zmian i rozumieją intencje tych naszych, czyli inicjatorów, z tego się rodzi koncepcja. Taka koncepcja powstanie. Potem jest wizualizacja, opis tych zmian, i wtedy, mając taki projekt, możemy przystąpić z kolei do projektowania już budowlanego, mhm. a potem szukać finansowania. I tak w Radlinie postępujemy. W Rybniku również. Panie naczelniku, porozmawiamy teraz o rewitalizacji, bo jest to coś, na co miasto Radlin bardzo, bardzo mocno stawia. I nie są to tylko i wyłącznie puste słowa, bo już pierwsze pieniądze w ramach tej rewitalizacji udało się uzyskać. Wiem, że gminny program rewitalizacji w Radlinie już istnieje. Tak. Y no więc proszę powiedzieć, jak to wygląda? Tak, Rada Miasta uchwaliła w tym roku lokalny program rewitalizacji. Kładziemy nacisk w tym programie rewitalizacji na rewitalizację społeczną, a nie na infrastrukturalną. To jest, to jest oczywiste. U nas takim głównym obszarem zdegradowanym, gdzie jest najwięcej problemów, jest osiedle, osiedle Ema w dzielnicy Marcel. I tam właśnie mamy też pierwszy mm, sukces, jeśli chodzi o środki unijne, bo rewitalizacja społeczna i infrastrukturalna jest tam już prowadzona od lat yy, z budżetu miasta. A teraz bardzo dużo pieniędzy udało się pozyskać. 4 tak, miliony 700 tysięcy złotych. Zgadza się, milion 700 tysięcy złotych na adaptację budynku na ulicy Pocztowej 4, na Świetlicę Środowiskową. E, zaznaczmy, dzieci. że w tej chwili budynek to pustostan. Tak, w tej chwili budynek stoi pusty, jest zdegradowany, a będzie... Będzie wyremontowany, będzie tam parking, będzie tam ogrodzenie, będzie tam ogród i przede wszystkim wyposażenie dla naszych dzieci, które potrzebują wsparcia. Wiadomo, kiedy ruszają prace, kiedy budynek zostanie odrestaurowany? Prace ruszają w tym roku i planujemy je zakończyć w czerwcu 2018 roku. Panie naczelniku, dużo tych różnych inwestycji jest w planie i już się dzieje w Radlinie. Tak. Jedną z takich bardzo ciekawych koncepcji jest duży plac, który chcecie zagospodarować. Było to nazwane roboczo Radliński Central Park. Na jakim etapie znajduje się ta inwestycja czy też ta koncepcja? Tak, to jest również bardzo ciekawy pomysł, który, który po prostu obejmuje zagospodarowanie takiego fajnego wąwozu, zielonego wąwozu który biegnie od Biedronki w Radlinie tam na ulicy Halera do boiska na, na Redenie, a potem do pomnika. To jest piękny teren, gdzie planujemy zrobić taki ciąg pieszo-jezdny, pieszo-rowerowy. Będzie tam można jeździć na rowerach, na rolkach, będzie tam można spacerować, będzie to oświetlone i yy... Po prostu przystosowane do, do, do użytkowania przez mieszkańców i gości. Natomiast w tym momencie jest to kon, koncepcja, mamy wizualizację. Ta wizualizacja została zaprezentowana na stronie miasta Radlin, na, na profilu miasta Radlin yy, facebookowym. No i teraz przystąpimy, nasz Wydział Inwestycji przystąpi do fazy projektowania. Jak zakończymy fazę projektowania, yy, będziemy szukać źródeł finansowania, a takie źródła finansowania w tej perspektywie istnieją. Panie Naczelniku, powiedzmy jeszcze parę zdań na temat ścieżek rowerowych na terenie Radlina, ponieważ ta infrastruktura rowerowa to się mocno rozwija. Tak, kładziemy duży nacisk na infrastrukturę ro rowerową, dlatego w partnerstwie z miastem Wodzisław Śląski realizujemy projekt Pociąg do Dwóch Kółek. Otrzymaliśmy na to dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego i będziemy prowadzić drogę rowerową do Centrum Przesiadkowego w Wodzisławiu Śląskim. W Radlinie jest to, będzie to droga rowerowa oświetlona wraz z drogą do, do pojazdów. Na ulicy Rejmonta, to jest tam, gdzie jest cmentarz, w stronę Władysława Śląskiego. Kończąc naszą rozmowę, wróćmy jeszcze raz do tego radlińskiego śniadania na trawie, bo było to pierwsze śniadanie, ale nie ostatnie. Tak, było to pierwsze śniadanie. Zorganizowaliśmy je w tygodniu. Następne, następne, bo chcieliśmy zobaczyć, jak, jak, jak to wyjdzie, tak? Czy, czy mieszkańcy przejdą i jaki to będzie miało odbiór. Okazało się to. Strzałem w dziesiątkę. Okazało się to strzałem w dziesiątkę i na pewno będą kolejne edycje śniadania na trawie. Tym razem już będzie to weekend, będzie to sobota albo nie, niedziela. Czyli czas, kiedy mieszkańcy w większości albo część przynajmniej nie pracuje i to śniadanie na trawie. Będziemy chcieli zorganizować na boisku na Redenie, gdzie są piękne warunki, jest piękna trawa, jest takie miejsce fajne w ciszy, ptaszki śpiewają, są, jest piękna zieleń. No i myślę, że tutaj będziemy zapraszać mieszkańców z dziećmi, dziadków z wnuczkami, żeby przyszli z kocykiem, żeby przyszli ze śniadaniem w koszyku, żeby się poznać i, i porozmawiać właśnie o, o mieście, ale, ale nie, nie oficjalnie, na, na roboczo, w takiej fajnej, rodzinnej atmosferze i do udziału w tym wydarzeniu wszystkich państwa serdecznie zapraszamy. A o Radlinie rozmawialiśmy dzisiaj z panem Mariuszem Węglorzem, naczelnikiem Wydziału Rozwoju i Funduszy Zewnętrznych Urzędu Miasta Radlin. Dziękuję za wizytę w naszym studio. Państwu dziękujemy za uwagę. Do zobaczenia. Dziękuję bardzo. Do zobaczenia.